500 zł to kara, jaka grozi za używanie materiałów pirotechnicznych na terenie Kościerzyny przed 31 grudnia i po 1 stycznia. Taki zakaz na terenie naszego miasta obowiązuje już od kilku lat. Tylko w Sylwestra i Nowy Rok używanie fajerwerków i petard jest dozwolone. Osoby, które używają materiałów pirotechnicznych w czasie, kiedy jest to zabronione, narażają się na karę grzywny do 500 zł w postępowaniu mandatowym. Osoby, które prowadzą sprzedaż w warunkach niezgodnych z wymogami, narażają się na grzywnę nakładaną przez sąd do 5000. A osoby, które prowadzą sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim, narażają się na karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Należy jednak pamiętać, że używanie materiałów pirotechnicznych wiąże się z dużym ryzykiem. Grozić może bowiem poparzeniami i długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. I jak co roku nad właściwym i legalnym używaniem petard czuwa Straż Miejska. Mamy pod stałym dozorem czy opieką punkty sprzedaży, które muszą być w odpowiedni sposób zorganizowane i które też mają pewne obowiązki co do sprzedaży. Nie mogą prowadzić tej sprzedaży, czy kierować tej sprzedaży do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Wszystkim, którzy używają fajerwerków i petard niezgodnie z obowiązującym nakazem, funkcjonariusze bezwzględnie wlepiają wysokie mandaty. Kontrolują też punkty, w których fajerwerki są sprzedawane.